Drogie panie, oto kolejny filmik ze słynnej serii Jak uwieść i rozkochać w sobie księcia z bajki, no, lub prawdziwego mężczyzny. A więc, drogie panie, ten filmik będzie miał numer 73, o ile dobrze pamiętam. Poprzedni był na temat, jak spowodować, żeby książę z bajki lub mężczyzna kupił prezent, który cieszy. I tamten filmik zdobył bardzo dużą popularność, gdyż sposób, w jaki można mężczyznę namówić, jest stosunkowo prosty. Wystarczy tylko właściwie się uśmiechnąć i powiedzieć właściwy tekst. Ale jak już zdobyliśmy tę upragnioną rzecz, którą chcieliśmy, żeby ten mężczyzna nam kupił, oczywiście my nie jesteśmy zależne, my kobiety nie jesteśmy zależne od tego, żeby on to kupił, ale jest to bardzo ważny fragment uwodzenia, bo jak mężczyzna kupi jakiś element ubioru, to on już czuje się częściowo odpowiedzialny za nas kobiety. I w tym momencie, jak już kupił jakąś część ubioru, którą pomogłyśmy mu wybrać, żeby nie kupił czegoś zupełnie nie nadającego się do noszenia, ale przyjmijmy, że kupił nam chustę. Kupił nam chustę, to my teraz wykorzystujemy tę chustę do dalszego uwodzenia mężczyzny. To znaczy, na kolejne spotkanie przychodzimy albo z tą owinięte w chustę, albo ta chusta jest elementem naszego ubioru, albo ją po prostu mamy ze sobą. I teraz ważne jest, ponieważ on może tego nie zauważyć, że to jest chusta od niego, czy to jest bluzka od niego, czy że to jest futro od niego, on też może tego nie zauważyć. Należy wyraźnie dać mu to do zrozumienia, że to jest moja ulubiona chusta, że ja w tej chuście, w tym futrze, w tej bluzce czuję się wyśmienicie. I nie czuję się, nie tylko dlatego czuję się wyśmienicie, że ona dokładnie pasuje do mojego koloru oczu lub koloru włosów lub koloru lakieru do paznokci. Wszystko jedno do czegoś, że bardzo pasuje, ale że ja, jak biorę tę chustę do ręki, to odczuwam w tym momencie drżenie serca, tak jakby on mnie dotykał. Znaczy nie mówi się wtedy on, tylko tak jakbyś mnie dotykał. Czuję twój zapach, twój dotyk. Czuję, że zadbałeś o mnie. I teraz powtórzenie tego tekstu, że on czuje się odpowiedzialny, zwiększa jego możliwość identyfikowania się z nami. Dzieci trochę później, robienie dzieci będzie później, na razie, kochani, na razie mówimy tylko o podrywaniu. Jak go zaciągnąć do ołtarza i zaproponować mu dużą ilość dzieci, to będzie dużo później. Na razie mówimy o czymś takim jak rozkochiwanie w sobie księcia z bajki. Należy cieszyć się tym, co dał, i dać mu do zrozumienia, że to jest dla nas bardzo cenne. A to spowoduje, że szansa, że znowu coś kupi, bardzo wzrasta. A skoro kupi następną rzecz, to on będzie czuł, że inwestuje. A dla faceta to już jest kolejny krok w kierunku sieci, którą wpadnie, a którą my na niego pleciemy, zaplatamy pajęczą sieć. No. I ciąg dalszy później. 73.